I witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kokolino8, a w dzisiejszym odcinku będziemy robili misje taksówkarskie. Mamy w GTA 5 Online nowe DLC taksówkarskie, ale zostawcie suba oraz łapy w górę, bo po 30 tysięcy subskrypcji do końca stycznia. Mało nam brakuje, a mało też czasu. Dobra, mamy na Warstocku taką taksóweczkę. Musimy pokonać 10 kursów, żeby zrobić tamtą promkę i tutaj normalnie bez promki. Ja ją kupiłem bez promki. Mamy własną taksę, my jesteśmy tutaj właśnie w tym całym jakby klubie taksówkarskim, prezentuje się dosłownie w tym miejscu. Możemy też kupić sobie też garaż, coś tam się wali na rękę. No ogólnie spoko. I wchodzimy sobie do tego kółeczka, aby rozpocząć zlecenie taksówkarz, o masz. Dobra, wy w tym momencie stawcie suba, łapkę w górę, ja sobie, nie wiem, szukam roboty jako taksówkarz? Coś takiego? Od youtubera do taksówkarza, ale awans życiowy. Niestety, hajs z YouTube'a się nie zgadza, widzowie. I trzeba tutaj, o, dorobić sobie na taksówce. Dobra. Na taksówkę można również tylko naciskając. A, czyli normalnie jak na fabule, czyli typu trąbimy i... Dobra. Dobra, i gdzie jedziemy? Tu, dobra. O Jezu, tak daleko? No dobra, więc szybkie cięcie i widzimy się, jak już będę tam przy kliencie, żeby wam nie zanudzić was z godzinnym odcinkiem. Dobra. O, przepraszam. Dzień dobry, panie ochroniarzu. Marek, ja po klienta. A tam stoi, no dobra, dobra. Taki rol tej bizowie. Dobra. A, tu jest nasz klient. No siadaj, mordo. Siadaj. Dłużej się nie da? To, że ja się czuję Uber, jak ja do niego idę godzinę. Dzień dobry. Dobra, mordeczko, spokojnie. Jadę, będę dobrze jechać. On jeszcze nie wie, co go czeka. Dobra, mordo, dobra. O, no wiesz, mordo, sorry, dopiero się uczę, wiesz. Prawka nie mam, ten ogólnie, jestem na kursie, zdaję prawo jazdy, ale jeszcze no nie znałem, bo nie mam pieniędzy i muszę sobie dorobić. Więc no wiesz, mordeczko, chcę sobie tutaj zarobić, jadę sobie tutaj elegancko na pełnej parę. Jadę, no nie wiem ile jadę, ale w każdym razie szybko. O, jedziemy, wiesz co, ja znam taki skrót, nie? Tutaj niby prosta droga jest, ale ja i tak skrót znam. Będzie trzeba jechać prosto, o patrz, jakie kurde, widziałeś jakie uniki? No te, szybcy i wściekli, to wiesz, to ja ich uczyłem jeździć. Tego Wind Diesela to ja uczyłem jeździć, mordo, wiesz, to rozumiesz, nie? To ja ich tam uczyłem jeździć. O, panie, z napiwka mnie zrezygnowałeś? O Jezu, ale się wybredny klient trafił. Wiesz, ogólnie to tam, wiesz, w Ameryce to jest Wind Diesel, bo tam bogaci w dolarach płacą, nie? A u nas to takie, wiesz, LPG Poland, nie? Win LPG bardziej niż diesel, bo diesel to za drogi jest. A LPG to tam, wiesz, w cenie jeszcze się trzyma, można kupić, zatankować, nie? Rozumiesz? O, czekaj, mordo. Czekaj. Pojedziemy też skrótem przez ten teren budowy, nie? Bo tam mi się ten GPS pomieszał. W ogóle ten, ogląda się dużo osób, więc subika łapkę w górę tam może zostawić taka daleko Kolino 8, nie? Ten. No i tak jak już mówiłem, na kurs prawa jazdy zbieram. O, poczekaj, mordeczko. O, dobra, o. Dobra, no to jak już to mówiłem, na prawko zbieram. Chcę sobie dorobić, no taksówce jeździć. Póki co dobrze idzie, no. Wiesz, to mój pierwszy kurs, jesteś pan pierwszym klientem, więc tam na tej aplikacji to mi tam dobrze wystaw, tak tam wiesz, 5 gwiazdek, bo ja się staram, nie, takie no, więc jedziemy. O, już prawie jesteśmy, tutaj elegancko, o, tutaj, o, pa, jakie drifty, widzisz, to ja w Tokyo Drift występowałem, no. No i podjechaliśmy elegancko, widzowie. No. No i elegancko, no. Podobało się? Chyba tak. O, mamy kolejnego klienta. No. Kolejny klient. Więc szybkie cięcie i zaraz się widzimy, jak dostarczymy kolejnego randomowego klienta. Dzień dobry. Ja po panią. Halo. Proszę wsiadać, pasy zapinać. Dzień dobry. O, ja jestem Kokolino, dzień dobry, witam, tutaj, o.
no dobry. O Jezu, jak pani daleko chce jechać. Tu nawrócimy, pojedziemy skrótem, dobra? Ogólnie ja się nazywam Kokolido 8, dzień dobry, jestem pierwszy dzień w robocie, jest pani moją drugą pacjentką, znaczy klientką, ofiarą, znaczy no klientką w sensie, no. Ogólnie nie mam prawa jazdy, więc nie musimy się bać policji, bo nie mają mi co zabrać. Jestem tego zdania, że nie, jak się nie ma, to nie ma co zabrać, więc można jechać, nie? No, ogólnie niby zbieram na prawo jazdy, dlatego chcę sobie dorobić na taksówce, gdzie pani mi tu schowała się, o tutaj pani za mną siedzi. No i ogólnie więc, no i miło mi panią poznać, może pani zostawić suba, łapkę w górę na kanale Kokolino 8 na YouTubie, bo oczywiście ja jestem też tym pranksterem, ja tutaj ludzi wożę niby za darmo, a tak naprawdę to wszystko jest spoliczone podwójnie, wie pani, taki prank. No więc tutaj jedziemy sobie skrótem, furka nówka sztuka nieśmigana, dopiero z salonu wyjechała, jak pani widzi, żadnego zarysowania nie ma, o tak miało być, te drzwi się same otworzyły, bo wie pani trytytka puściła, zderzak odpadł, bo wie pani szwagier na warsztacie te trytytki zardzewiałe dał i no, bo mu plastik zardzewiał, ale to się pospawa i będzie dobrze, na kropelkę się przyklei, bo co kropelka sklei, żadna siła nie rozklei, o Jezu, tutaj kurczę. Co, jaki doing? Ja nie, 11 cm, nie taki długi. Dobra, jedziemy. Opa, doing. On na widzawie mówi, że ja doing, że mam długiego. A ja to 11 cm, to pewnie tak dużo. Opa. O, tutaj trochę przejechaliśmy. Poczeka pani, zawrócimy. Trochę pod prąd pojedziemy, ale to wie pani, to tam. To. No spokojnie. Dobra. Opa. Dobra. Tutaj już prawie będziemy, trochę pojedziemy na skróty, wie pani, trochę pod prąd się, tutaj ten, to szybciej dojedziemy, nie? Dobra, o, elegancko, pani na BP chciała zajechać, o, thanks, no, jak widzicie, widzowie, kolejna zadowolona ofiara, znaczy tak, klientka, chyba już na dzisiaj skończę robotę, o, ja już na dzisiaj skończę robotę, wy widzowie, zostawcie suba, łapy w górę, zarobiłem 1342 dolary za dwa kursy, bardzo opłacalny biznes, więc subik, łapka w górę, chcecie więcej Martynki, która jeździ na taksówce, subik, łapka w górę. Elo widzowie, piszcie w komentarzach, czy Martynka, driverka się podobała.